kilku zdaniach, panel winylowy kontralaminowany. Jeśli chodzi o wygląd, to powiem Wam szczerze, że coraz trudniej odróżnić, czy to laminowany, czy winyl. Choć ja, który miałem do czynienia z montażem podłóg, raczej od razu zauważam sztuczność i plastikowość podłogi winylowej. I to na pewno na minus, bo mimo iż laminowana nie jest prawdziwą drewnianą, to jednak bardziej przypomina naturalną. Winyl jest dużo cieńszy, bardziej elastyczny, przez co wymaga niemal idealnie równego podłoża i dedykowanego, twardszego podkładu, żeby nie robiły się na nim wgnioty. Ma też mniejsze zamki i łączenie kolejnych paneli z mojego doświadczenia jest nieco trudniejsze. Generalnie dla amatora łatwiej będzie ułożyć laminowane i podłoże nie musi być jak lustro. Natomiast cieńszy winyl ma zaletę, że podłoga razem z podkładem praktycznie się nie podniesie. Lepiej i szybciej też przewodzi ciepło z ogrzewania podłogowego. Podstawową przewagą panela winylowego nad laminowanym jest wodoodporność i nawet wodoszczelność na łączeniach. Przetestowałem to w innym filmie, link w opisie. Zalany panel laminowany na łączeniach szybko spuchnie, choć zaznaczam, że są już dostępne panele laminowane wodoodporne, ale nie miałem przyjemności testować i układać. Odporność na zarysowania i ścieralność wygląda podobnie z lekką przewagą panela laminowanego, choć też zależy to od klasy ścieralności. Natomiast cenowo winyl jest przeważnie dużo droższy, ale również nie zawsze, bo są i tańsze winyle, i droższe laminowane. A w praktyce tak może wyglądać źle położony winyl na płytkach, gdzie pod światło widać spoinę płytek i każdą najdrobniejszą nierówność. Na laminowanym by tego nie było, a to zarysowania od bramki dziecięcej. Żeby nie było, to laminowany też z czasem może wyglądać jak tutaj. Co wybrać? Kwestia gustu i zasobności portfela. Do pomieszczeń wilgotnych na pewno winyl, ale pokoje ja osobiście skłaniałbym się ku laminowanym, tym bardziej, że po kilku latach można zawsze wymienić i będzie to mniej bolesne.